Szczęść Boże, witajcie w ten poranek. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z księgi proroka Jonasza. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami. Wstań, idź do wielkiego miasta Niniwy i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na 3 dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto 1 dzień drogi i wołał i głosił. Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i od największego do najmniejszego oblekli się w wory. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblógł się w wór i siadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie, co następuje. Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą. Niech się nie pasą i wody nie piją. Niech ludzie i zwierzęta obloką się w wory i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od swojego złego postępowania i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Dzisiaj Jonasz słyszy od Boga takie zdanie. Idź i powiedz do mieszkańców Niniwy, że dotarła do mnie wieść o ich występkach. A co Jonasz mówi ludziom? Jeszcze 40 dni i Niniwa zostanie zburzona. Zostanie zniszczona. Nic wspólnego nie ma ze sobą ten komunikat Jonasza, który on wygłasza, z tym, co do niego mówi Pan Bóg. Często dzieje się tak z informacją, w której mówimy o drugim człowieku. Co może... Co może nasza złość, co może nasze wnętrze, co może nasza niechęć do drugiego człowieka? Jak może wymienić informacje o drugim człowieku nasze nastawienie, jakie mamy do innych ludzi? Co potrafi zrobić z prawdą o człowieku? Potrafi zrobić totalną miazgę. Tak jak mówimy o drugim człowieku do innych ludzi, bardzo wiele mówi o nas samych, o naszym nastawieniu. I dzisiaj spójrzmy właśnie w takim kontekście na to dzisiejsze słowo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.